Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj strzemy sobie randomka na żywo, także przygotowałem sobie już pojazd, który dostał jakiś czas temu potężnego buffa, czyli podmausa w wersji zwierząt z tyłu. No i tutaj powiem się, że wygląda ten pojazd przegenialnie. Mam nadzieję, że tak samo spisuje się w walce. Może tutaj włączę przyspieszone szkolenie załogi i od razu przyjdę do bitwy, aby nie tracić czasu więcej. Perłowa rzeka na 10 tierach. No, nie najgorzej, nie najgorzej. Tylko najbardziej chyba mnie martwi to, że mam te 92, oby jednak nie patrzył na mnie za bardzo. Ominął okiem. Podnos oczywiście to jest pojazd, który w obecnych jakby sytuacjach jest idealny do takiej walki na przepychacze, czy też, nie wiem, na taki rejon jak pozamkowa na Himlu na przykład, prawda? Ale dalej jest oczywiście problem z otwartymi mapkami. Tutaj mam taką półotwartą mapę i mam nadzieję, że ten właśnie przepychacz to jest coś, co w tej bitwie pozwoli mi zrobić te parę tysięcy uszkodzeń. Przydałoby się jeszcze staranować kogoś, ale to już może być trudniejsze. Ten lew tutaj obok mnie widzę. Również szybciutki. Będę jechał tą ścieżką, dlatego że tam po prostu będzie dłużej i raczej tam bym właśnie bardziej się spodziewał te 103 tutaj. Te 30 raczej będzie także coś, co jednak ładuje trochę wolniej, ma gorszy pancerz. No ten lew i strzy najbardziej, może mi nie pomogą za bardzo, ale będą mnie blokować prawdopodobnie, bo tutaj jest mało miejsca i jeżeli tutaj się udajemy w zbyt dużej ilości, to bardzo często jeden blokuje drugiego i tak arteria może zrobić double kill albo nawet triple, jak grom kiedyś na CW. Także no tutaj warto się nie blokować i od razu przyjąć kamień tamten, który jest przed nami. Pershing przejeżdża, okej. Okay. Chyba mnie zaświecił. Oj, i się trzyno. I to jest to właśnie. Przyjął pozycję, ale co z tego, skoro nie jedzie dalej? Dobra. Te 30. No to nie, to jednak to ja też nie pojadę dalej. To jednak rozumiem jego intencje. Tu, gdzie jest lew, jest dobra pozycja. Tylko, że ten lew teraz już tutaj będzie stał, więc może jak przyjąłby jeden pocisk, to wtedy by coś tutaj się udało ruszyć. Arteria spudowała niestety. O, lew tutaj. Ja nie chcę go przeblokować oczywiście też. Tak, ale ja bym chciał przyjąć tą pozycję. Tutaj jest niżej troszeczkę i wtedy będę ja przyszedł i tylko wierzę, że będę wstał na te 30, ale nie chcę mi dać pozycji niestety. No, lew wie, że tutaj chcę robić pociski. Dobra, te 30 się schowało. No. Dostał. Udało się opuścić to działo. Te 30 się teraz wycofa. Jakby wychylił się teraz ponownie, to oczywiście go przywitam. Od prawej strony się będzie chciał wychylić. Kurde, no tym lwem. Aj, chciałem mu pomóc, ale nie wyszło. Mam nadzieję, że ten istrzy wyjedzie. Teraz zabijemy tego T30. Dawaj, dawaj tym isem. O kurde. Waffen, Trager. Jakby to mogłem zramować teoretycznie. Ale to już bez sensu. Nie blokuj tym isem, czy ja się chcę skontować. On tutaj się wychyli. Patrzcie, wychyla się. Ojej. I to jest ta. Mówiłem, że tutaj będziemy się blokować. Tak jest zawsze. To jest chyba norma na tej mapce. Ale prowadzimy 7-2, to mnie cieszy na pewno. Dobra, udało się zjąć tego kolegę. Teraz czas na powrót do bazy. Atakuje nas T110E3, to jest trudny cel do zniszczenia, ale T62 na plecach. Ale on jest po tamtej stronie, dobra, to nic tutaj na to nie poradzę. Dobrze byłoby wjechać tutaj wyżej. Na pewno są lepsze pozycje. Lew strzela się z tym typem. Nie przyjąłem żadnego pocisku, także nie miałem okazji przetestować pancerza. Nie wiem dlaczego tak.
akurat wyszło. Troszeczkę się chowałem za naszymi, ale też oni tutaj nie pozwalali się wychylać. Także powiedzmy, że taki neutralny podział. Oj, to było bardzo słabe z mojej strony. Ten typ 62 strasznie naciera, jakby miał jakiś tutaj plan większy. Okej. Okay. Wrócę to działo i wyceluję tego ISA-4. Dobra. Nasi przyjmują bazę. Ja nie jestem ogólnie fanem jej kapowania, ale powiedzmy sobie szczerze, teraz jest ta misja na przyjmowanie bazy. Sam musiałem raz tak postąpić. No i ISA-4 mnie nie przebija, ale już E3 to inna bajka. No i koniec. Jeszcze mogłem strzelić raz. No zrobiłbym pewnie jeszcze z 1000 uszkodzeń, gdyby nie to przejęcie bazy. Dobra, 2600 uszkodzeń. Nie najgorzej. 35 000 zarobku. No to jest dobra bitwa tak naprawdę pod Mausem, bo no co więcej można byłoby od niego chcieć, prawda? Dobra, to zagrajmy jeszcze raz. Ukryta wioska i 9 tiery, bez artylerii. Zapowiada się bardzo dobrze. Oby tylko przeciwnicy pozwolili na tutaj dobrą bitwę. Oczywiście pod Mausem będę kierował się na linię 5-6, tam będę przy tym kamieniu po prostu się wychylał. Zauważyłem, że tutaj depresji działa, to nie ma za dobrej, ale po to jest właśnie ten pancerz, aby móc się sideskrapować. Tutaj chyba Czesi się witają na czacie. No i co? Mamy żuwika i T95, no to jest zła informacja dla mnie, bo na przykład ja bym chciał dostać dwa heavy'ki więcej. Wtedy jakbyśmy podjechali na H5, prawda, to byśmy od razu ich zmietli. A tak, mając tego żywika i tortoise, to tak naprawdę oznacza, że no sam będę musiał po prostu tam ich wyryżnąć. No tutaj żywik jedzie dobrze. Znaczy tortoise jedzie dobrze, a gdzie jest T95? Jedzie za nami, no dobra. Ale dzisiaj to chyba nie dojedzie. Niestety. Dobra. To wieża się strasznie powoli obraca, ale to niestety norma w Podmousie. I 11 na godzinę teraz. Mam całą załogę, tylko tam, nie wiem, 100% i kilka procent perka na naprawę, także bez towarzyszy, bez niczego specjalnego. Obiekt 74 jest tam, to jest bardzo dobrze dla nas. Tutaj czołgów ciężkich będziemy mogli szybko zaatakować i ewentualnie przy dobrych losowaniach poradzić sobie z nimi błyskawicznie. T29. Widzę przód, ale chcę zgrać do końca. Dobra, dostać. Troszeczkę poniżej średniej. Wiadomo, średnio jest 490 uszkodzeń. T34 celuje mi w wieżę. To bardzo... Nie, to nie we mnie, czyli chyba w Super Pershinga jednak. Mógłbym strzelić we włas, ale chcę tutaj podjechać i po prostu strzelić mu w przód, aby mieć pewny strzał. Oj, myślałem, że to wejdzie. We włas mi celuje, ale także w Podmałusie włas został poprawiony. No dobra, tutaj. OS. Ja nie lubię te 3-4 ogólnie za te takie różne sytuacje z włazem. Chyba mnie przebije teraz. Spodziewałem się tego. No muszę ponownie strzelić w to miejsce. Dostał. A 85 gdzie jest? A tam już na dole, dobra to.
Chociaż tyle dobrego. Te 3-4 się odsunął i teraz mogę mu strzelić w bok. Dobra. Teraz to już powinno pójść gładko. Te 32 to... Ja raczej nie przebiję pod takim kątem. Dokładnie. Nie ma arterii, więc mi nic nie łupnie teraz za... sporo życia. Ale ten tortus jest w lekkich opałach. Te 32 się wychyli z drugiej strony za sekundę, ale pomogę naszemu żółwikowi. Okej. Tak naprawdę na wymianie stosuję wyraz żółwik jako na myśli na T95 i tortoise. Tak naprawdę powinienem mówić jakoś inaczej na T95, bo tortoise no to jest żółw po prostu, więc... Trochę nie... zbyt rozsądnie. KW3 to oczywiście... papierda. 9 poziomu tutaj blokuje naszego tortoise'a, ale już... chyba wszystko w porządku. I teraz tak, ten tortoise strzeli w KW3 pierwszy, więc ja już sobie go odpuszczę. I strzelę w T32. Uuu, 583. Świetne losowanie. No tutaj mi dopisało szczęście, na pewno. No i od razu lepsza bitwa. No takie mówię, bitwy pod mausem... w miarę w porządku mi... się układają. I ja ogólnie pod mausa bardzo sobie cenię, bo to była moja... druga dziewiątka. W mojej karierze, także... No czołg z pewną historią dla mnie. Oś ustosowałeś się dwa, to... trudno będzie trafić. O, Ferdzio! Ale martwi mnie, że wiecie co, ja teraz jadę w krzyżowy ogień lekki, bo tutaj jest obiekt. Tu jest obiekt, który się pewnie wychyli zaraz na mnie. Ile on ma życia? 500. Teoretycznie na dwa strzały. Przy... lepszym losowaniu na strzało zejdzie. Pofertka, mogłem pojechać teoretycznie, prawda, ale powiem wam szczerze, ojej, ten się tutaj strasznie pokusił na mój czołg. Oj, wieża, 17 sekund, o kurde. Czyli do jutra ładujemy, tak patrzę. Obiekt tam pojechał w ogóle w inną stronę, także ja poczekam na tą wieżę i po prostu... już zostawię go dla naszych, sam zajmę się tym fertkiem i... SU. O kurna. No teraz z... wieży, która się prawie nie obraca, zrobiła się wieża, która się faktycznie nie obraca. Także... nie jest dobrze. Ten SU tam stoi za tymi krzakami, także jego nie zobaczę. Nasz super pershing bierze fertkę, to jest dobra informacja dla mnie. Oj. No i zginę teraz, stamtąd w sumie dobiję. Dokładnie. Źle pojechałem, chciałem się skontować do Ferdka. No ale tutaj źle się ustawiłem faktycznie, moja wina. No ale i tak dobra bitwa w miarę. No to jest druga bitwa pod mausem po jego ostatniej przygodzie w roku, nie wiem, 2014 to na pewno, nie grałem wtedy nim ani razu. Także naprawdę dawno, dawno temu miałem ostatni raz przyjemność grać tym pojazdem. No i kapuje nas ten kurde obiekt. Ciekawie, ciekawie, ale tutaj ja się sobie poradzą chyba. Tiger to po prostu wróci i zabije obiekta, który jest na dwa strzały. Choć nie no, też może go... ten obiekt może go zmienić na strzał. O, ciekawie. Najgorsze jest chyba to, co robi żółwik, bo on tutaj stoi już od tak 3 minut na oko moje. Także to jest straszna... robota z jego strony. Su musi zginąć. Obyś miał golda koleś, bardzo dobrze. No i nasi skapują teraz. Żółwik dojedzie, tutaj tortoise i... będzie w porządku, ale naprawdę, żółwik tutaj te 95 to... tragedia według mnie. Koleś strasznie tutaj... wolno reagował, ale jest bardzo dobrze tutaj trafi obiekta. Takim T95 to powiem wam szczerze, należy stosować taką taktykę, którą kiedyś mi ktoś podrzucił. Jak startuje bitwa i masz te 30 sekund, zastanów się, gdzie chcesz pojechać. Albo bronisz bazy sam na jednej flance,
Albo jedź i się nie zatrzymuj, po prostu cały czas jedź, bo i tak już potem nie wrócisz. Także według mnie po prostu on powinien jechać cały czas na tą bazę czerwoną i tyle. Albo bronić tej po prostu cholernej bazy naszej, tak? Wybrał coś po środku i zobaczyć, co z tego wyszło, tak? Ile zrobił tym T-95? No 1500, no mało, niewiele. Ale też się nie popisałem, tak, że nie będę tutaj kogoś krytykował aż tak bardzo. Tak czy siak, powiem szczerze, Podmouse to jest czołg, który na ten moment ode mnie otrzymuje bardzo pozytywną ocenę. No i jeżeli ktoś ma okazję nim pograć lub idzie tą linią, no to oczywiście będzie się na pewno rozkoszało tą maszyną. Także ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.